mogę iść na autobus do Trogiru. O, tu się wychodzi, jest po prostu tabliczka autobus. Myślę, że to będzie ten autobus o albo shuttle bus, jeszcze nie wiem. Zobaczcie, tu i tu. Dobra, idę, zobaczymy. Wychodzę z terminala i idę szukać autobusu numer 37. Ciekawe, gdzie on tu się zatrzyma. Kontrola, ale patrzcie, no to jest tak pięknie. Tu są autobusy takie dalekobieżne prawdopodobnie. A ja szukam takiego autobusu. Zwykłego. Wiecie, tutaj do Trogiru tak naprawdę, wiecie, ile mam? Tam, gdzie ja mieszkam, znaczy mieszkam, będę mieszkał, to mam teraz 4 km 600 metrów. A to będzie tu chyba autobus. Patrzcie, tu się wychodzi pod takim przejściem, takim, jak to się nazywa? No, takie ze szkła to, nie? To przejście. A, tam jest chyba przystanek pod tym. Mam nadzieję, że to jest to. I tak to kierowało, że na prawo autobus, a na lewo te shuttle bus. O, Zraczna Luka Split Airport. Tam jest przystanek. Dobra. Idę. No ja muszę jechać w prawo, więc... Tam jest Trogir, tak, jak moja ręka, a w lewo jest Split. Więc no, Splitu niestety dzisiaj nie zobaczę i jutro też nie. To będę tu bardzo, bardzo krótko. O, tu gdzie są te taksówki, prawdopodobnie tam jest też przystanek autobusowy. A tam wystartował właśnie Wizer jakiś. O, Zraczna Luka, Split. Zobaczmy. Tak, to tutaj chyba będzie to. Yes. O, zobaczcie. A Busline 10 minut do Trogiru się jedzie. Kiedy będzie? Czy jak wychodzicie z autobusu na dworcu autobusowym, czy macie taki widok? To coś niesamowitego. To już widzę, jak będę jutro rano jechał na lotnisko, to po prostu jest linia do lotniska, to jest peron 8 na dworcu autobusowym w Trogirze. Jedzie się 10 minut na lotnisko, za 13 kun. No, ja teraz idę szukać hotelu, mam 180 metrów, więc patrzcie, jak to się wchodzi na to stare miasto. No cudownie to jest. O. Dobra, idę. Potem wam pokażę mój hotel i pokój. Takimi uliczkami to sobie mogę chodzić, tylko muszę poszukać sobie... Nie wiem, no tutaj jest wszędzie pięknie. Chyba tu. A, nie, może tu. Willa. Może tam do. Czy tutaj, czy tu? No to tutaj jest po prostu... Fajnie ulica. Dobrze, idę ulicką. O, już bierz. Ruchu samochodowego tutaj nie ma w każdym razie. Tutaj po prostu jak słońce, jak to się mówi? Nie. Chciałem źle. Znowu mam zwykle. No nie, po prostu. Jakbym wszedł do super sklepu z piwami, co? No nie, głupie porównanie. Jakbym wszedł do jednego z ładniejszych miejsc, jakie widziałem. Po prostu patrzcie, każda uliczka to jest piękna. Widzę już niektórych ludzi znudzonych tym wszystkim. Ale ja dopiero tu przyjechałem. No pięknie jest. Ile to jest? A, tam jest ta uboczna ulica, dobra. Tam jeszcze 50 metrów podobno. No ciekawe, czy będzie tu głośno w nocy, czy nie. Same restauracje. Dobra, no i co? Teraz to chyba.
spróbuję tędy. O, jest, znalazłem mój hotel. Hotel Pasike. Pasike, dobrze mówię. No nie, no tak to jeszcze nie spałem w takim białym domu. Dobra, sprawdzę sobie booking. No potem mam, no to jest 4 gwiazdki, tak? Z tego co widzę, no ciekawe czy to będą 4 gwiazdki w ogóle. Heritage Hotel Pasike. Dobra, chodzę i potem się do was oczywiście odezwę. Tutaj jest Hotel Pasike. Ok, chodzę do pokoju, dostałem tikecik, kluczyk. A, zobaczcie. Taki pokoik, no jest stylowy. Czekajcie, kartę włożę. O. Zielone ściany, pewnie spałem jeszcze. Toaleta włączmy. No spoko. Taka. Kibelek, no wiadomo, umywalka, czyściutko widzę, jest dobrze. Łóżko, no. No takie, dobrze, że nie ma desek tutaj na końcu przy nogach, bo bym się opijał. O, zobaczmy co jest, co, jaki widok. O, no nie mogę tu gardzić, no nie ma, no może, ale... Aha, tu mogą być imprezy. No trudno, już się przyzwyczaiłem do imprez. Dobra, no taki jest spokój, od nawet biurko jest pod... Czy to jest, co to jest? A, to nie jest biurko, patrzcie co tu jest. Pod telefonem jest czajniczek i herbatka. A tu nad nim telewizor i biurko takie stylizowane, no spoko. Dobra, przebieram się i idę w miasto. No, tutaj na każdym kroku są właśnie knajpy, konoby, tak to się nazywa. A tutaj akurat był sushi bar. Co chwilę jakieś tam kartki można kupić, czy ryby, lody, no i imprezować można. Cały czas, fajnie to jest. A zaraz idę zobaczyć do tego, do mariny, tak? Bo mariny, jak wiecie, lubię oglądać. Nie znam tych nazw różnych, ale lubię oglądać. Dobra, dalej idę. Same kamienie. A zobaczcie, co to jest. No po prostu, no jak w bajce tutaj się człowiek czuje. Nie wiem, czytałem o Trogirze, że różne są opinie, że niektórzy mówią, a nic takiego, nie? Ale no, no kto ma taki widok po prostu? Wychodzicie i zobaczcie, no, no jest tutaj, no jak w bajce. Coś pięknego. O, tam są zamek, mury. Więc będę tutaj dzisiaj oglądał cały wieczór i jutro rano, bo chyba będę chciał wyjść o 5 rano albo o 6, żeby tutaj połazić. Bo o 9.50 mam już samolot. Wszędzie są te różne kościoły. No to pewnie jest kościół katolicki, bo jest flaga Watykanu. Generalnie Chorwacja to jest w przeważającej części kraj katolicki, prawda? Ale to są też na pewno muzułmanie i prawosławni Serbowie. Ale dobrze, zobaczcie, tutaj po prostu jest, no jest tutaj cudownie. Tu mi się chyba, no nie wiem, no nie chcę nic zapeszać oczywiście, ale mi się bardziej tu podoba niż... No muszę się zastanowić. Jeszcze, dobra, na razie nie będę mówił, co mi się... że tu jest najpiękniej, jak do tej pory, ale... No nie byłem w Spidzie, no wiecie. Za każdym razem mówię, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakich byłem. Widać, że w mało miejsca byłem. To jest smutne. Ale też dobre, no bo wiem, że mogę jeszcze podróżować. Jak tylko zdrowie pozwoli. I inne czynniki. Ten zamek to się nazywa, będzie tutaj na dole podpis Trwdawa Kamerlengo. A z lewej strony możecie kupić sobie tutaj wyjazdy na rafting, tak, jakieś, no, pływanie łódkami oczywiście, tak jak zawsze. O, 3 wyspy. Za ile? Nawet po polsku jest tutaj. Polski, ruski, czeski, English. Wycieczka na 3 wyspy, po polsku. Ciekawe, ile kosztuje. A, wszędzie mówię po polsku, bardzo dobrze. 20 kun kosztuje 3 wyspy, tak. Czyli 220 kun razy 0,65. O, będzie lądowanie, zobaczcie. Właśnie ląduje jet tu, z Leeds. Ojajajaj, wracaj do góry. No.
wyglądasz dobrze, ona na siłę chce usłyszeć, że wygląda źle. Fantastycznie wyglądasz, to jest no, nie chcę nic mówić, ale jest to tak dużo Polaków, że chorwackiego jeszcze nie słyszałem w centrum samym. Ale okej. O, tu się ludzie kąpią. Patrz, jak tu jest nisko, jakby woda zaraz. O, jak tu się idzie dookoła pięknie. A, to takie, no to już mi się nie podoba, bo tutaj są dla zabawy, dla dzieci. A, myślałem, coś tu jest więcej z tym zamkiem, zobaczcie. To jest zamek, a tam z obok boisko. Tam jeszcze jakaś wieża jest. Ale tutaj dużo statków jest. No, to jest trochę inaczej niż w Gdańsku jednak. U nas tak naprawdę jest kilka statków takich wycieczkowych, takich małych oczywiście mówię, a tutaj no tutaj pewnie kilkadziesiąt co najmniej jest. No widzę już tutaj kolejny wpływ, a chwilę tu jestem tak naprawdę, jak wiecie. A, wieczorem sobie pójdę, patrzcie, na drugą stronę, tam jest marina cała. O, jak tu super wpływa. To będzie prawdopodobnie jakiś koncert nocy, bo słyszę jakieś te, jak to się mówi, próby. O. Dobra, teraz idę w drugą stronę, bo tutaj już nie dało się iść. Ale potem pójdę na taki most, którym właśnie przejdę całkiem na drugą stronę i będę sobie z bliższa oglądał te jednostki pływające. I tutaj znowu są Polacy. Naprawdę to wszędzie, dosłownie wszędzie słychać język polski. Prawdopodobnie większość turystów to są Polacy. I teraz po niemiecku kogoś słyszałem, ale generalnie większość Polacy, ale to jest wielki statek. Ciekawe. Czy go można wynająć? Czy są tu w nocy imprezy? No to w nocy będzie fajnie wyglądało. Jak to wszystko podświetlą, to myślę, że może być przyjemnie. Dobra, idę tutaj tym nabrzeżem na razie. Zobaczymy, dokąd dojdę. A, to jest Princess Split. Przed chwilą dużo osób z tego statku płynęło, więc wychodziło, więc nie wiem, czy on tu widać, że tu stoi dłużej raczej, bo ciężko mu się stąd wydostać. A może to są po prostu noclegi? No ciekawe, zaraz zobaczę. No nie wiem, może albo takie dłuższe mindset, coś tam COVID, no nie wiem. Jezu, wiecie, że to jest, ile to jest? 32 stopnie chyba, jest bardzo gorąco. Bardzo. Dobra, idę na ten do tego mostu i o, może tam będzie bliżej do samolotu, bo na pewno będą niżej wtedy. A patrzcie, tu wszędzie są knajpy, czyli te konoby, tak? Czy konotoba? Konoba? Konotoba? Konoba, okej. Okay. Konoba Kaleta na przykład. Wyciągają specjalnie, żeby... O. Napoje po 20 kilka koron, woda Natural Water 19 kun pół litra. Burgery 88, 90 kun, pamiętajcie 0,8 trzeba policzyć to. 0,6, sorry. 65 albo 63. O, to są pizze. 80 parę. Okej, czy co to 82 zł? Nie no. W sensie 40 parę złotych chyba. No, dobra. Cevapi, kebab, 92 korony. Kuny, nie korony, kuny. Cesarika. Patrz, jaki tutaj ruch jest na tym moście, pod mostem w sumie, no na moście też samochody, ale pod mostem pełno tych łódek, motorówek, fajnie to wygląda. Co chwilę Polacy mnie mijają, albo ja mijam Polaków. Ciekawe, że tak Polacy polubili Chorwacy, zawsze lubili, ale teraz to jest podobno najwięcej Polaków w historii. O, idę tam, fajnie tam wygląda. Albo tu, no nie wiem co wybrać. Co myślicie, lewo czy prawo? Pójdę i tu. Ale tutaj tych stateczków, patrzcie.
zauważyłem, że po tej stronie drogi, po tej stronie rzeki, w sumie tego morza, no. Dobra, po drugiej stronie, tak, no, już nie będę tłumaczył. Po drugiej, tutaj, po tej stronie wybrzeża są kartki tańsze o jedną kunę, czyli 3 kuny. Tam w centrum miasta kosztują 4. W sumie niby nic, ale to jednak jest 1/4 mniej, tak? Dobra, o, ze Śląska właśnie samochód przejechał. Czy mnie pani puści? Puściła mi pani, bardzo miło. No. Zobaczcie, jak to pięknie. W nocy to będzie to super. Przyjdę tu, będę robił zdjęcia, może filmował, jak coś będzie widać. No fajnie, jakby one były takie podświetlone. W takich okolicznościach przyrody będę sobie jadł cevapi. Siedmioma kawałkami mięsa. Już wam pokazuję, co to jest. Zobaczcie, tutaj. O, po prostu to jest takie 7 kawałków mięsa wziąłem sobie z ajwarem i w takiej buce z białego chleba, nie? To kosztuje 29 kun. Fast foodzie oczywiście. To jem sobie nad wodą. Na takim tutaj nabrzeżu. Koło tych pięknych stadeczków. Godzina 20:30. Słuchajcie, jakie to są cykady. No, a jeśli chodzi o ten statek Princess, to sprawdziłem w internecie, to Phoenix Risen, tam gdzie jest ta strona internetowa, to jest biuro podróży niemieckie, które właśnie oferuje takie rejsy statkami wycieczkowymi po rzekach, po morzach, no i między innymi informacji właśnie nad morzem. Tutaj, jakie to jest morze? Zapomniałem. Adriatyckie. O, Adriatyk, nie? Czyli część Morza Śródziemnego. Tam widzę, że teraz chyba sobie jedzą. Na którymś tam pokładzie, gdzie się świeci, więc tam wysoko. Pewnie kolacja jest jakaś. O, tutaj jakby taka stocznia mała. Nie, to może takie do wyciągania tylko ta maszyna. Do wyciągania łódek, na, tak jak w Iławie byłem. Coś takiego, taka maszyna tu jest. Tu macie podświetlony most. Tam jest lotnisko, no to nie wiem, czy moją rękę widać. Nie widać. Z lewej strony jest lotnisko. A tu jest ta część od strony morza. Wyspa kolejna. Otok się nazywają wyspy generalnie. W sensie otok to wyspa. O, tak. Lody kosztują 12 kun. Za jedną kuglę, czyli domyślam się, że jedną porcję, prawda? Albo jedną, jak to się mówi u nas, gałkę. Witajcie, 6 rano, idę na poranny spacer po Trągirze. Przepraszam, nie mam tego, do włosów grzebienia. Nie wziąłem ze sobą, może trochę źle wyglądam. Za mną jest zamek w porannym słońcu. Także już go pokazuję w całości. Tak pięknie wygląda już tu. Więc niektórzy spacerowicie się pojawiają. O, troszeczkę wieje. I właśnie, niedawno był wschód słońca i pojawiają się pierwsze promienie w mieście. Patrzcie, jak tu pięknie. Wczoraj tu była impreza, a teraz jest cisza. Wiecie, co jeszcze wczoraj zauważyłem? O, zobaczcie teraz. Tu są normalnie 4 statki. Widzicie, od wody. 1, 2, 3, 4. I tam w środku jest przejście między nimi wszystkimi.
więc się zawsze chyba omawiają jakoś, nie wiem jak to w tej branży jest, ale normalnie można przez nie przejść, tak? No bo innego wejścia tutaj statków nie ma, tutaj jak przez inne. Tutaj wczoraj wszędzie były imprezy. O, tu było kilkaset osób co najmniej, albo kilka tysięcy, nie wiem ile tu może być miejsc. No generalnie było głośno. O, jeszcze w tą stronę zobaczcie, jak wygląda ta promenada. Jeszcze zobaczcie tutaj te statki. Ja myślałem, że ich jest 4, teraz jest ich 5. Widzicie to? No to musi być przejście między nimi, bo inaczej no jak do tego ostatniego się dostanie załoga i pasażerowie. No zobaczcie, jak to ładnie trochę widać. Centrum Starego Miasta. O Jezu, ale dziwnie wygląda, no trudno. Tak mi zawiało włosy, bo tutaj jest wiaterek cały czas. I tego. I dobra rada dla, znaczy dobra informacja dla podróżujących. Byłem teraz w jednej z piekarni i są normalnie czynne tutaj w Trogirze od 6 rano, a jest niedziela, przypominam. Także idę zaraz jeszcze na zobaczyć na targ rybny. Nie będę nic kupował, ale chcę zobaczyć, a pisało na nim, że jest też czynne codziennie od 6 rano. Every day. Ale piękne słońce. Zobaczcie, jakie tu widoki są. No cudownie. O, to słoneczko. Targowisko dopiero jest rozkładane. Panie dopiero przyszły, panowie. I rozkładają, wykładają to. Fajne rzeczy, tu są homemade sausages. Ale ryb to ja ci nie widzę na razie. A tam są oleiwy, oleje. Ale patrzcie, jeszcze tu jest nieczynny. No. Oczywiście to są takie rzeczy z Chin. No i tam jest. No nie, dużo jeszcze tu było do otwarcia. Patrzcie, wczoraj tutaj szedłem, o tu jeszcze zobaczcie u góry chyba biskupa jakiegoś, posąg, ale szedłem tutaj o tej 17-18, to było masa ludzi, a zobaczcie, jak teraz jest tutaj pusto, jeszcze nawet te wszystkie stragany, czy informacje turystyczne, czy miejsca, gdzie się kupuje bilety na różne ekskursjony, są pozamykane. A ja mogę sobie na spokojnie przejść tutaj Starym Miastem. To te drzwi przed chwilą, te drzwi tutaj co widzicie są muzeum, to jest Muzej Grada Trogira. Czyli to znaczy muzeum, a tu galeria też jest, dobra. O, patrzcie, idę w tą stronę. No, tutaj tak naprawdę każda uliczka jest jak z bajki. Człowiek tylko tutaj wysiadłem z autobusu, to po prostu wydawało mi się... O. Na przykład takie fajne przejścia. Tu nie ma samochodów na szczęście. Jak wczoraj przyjechałem tutaj z lotniska, to naprawdę myślałem, że nagle w innym świecie się znalazłem. Godzinę 20 z Katowic się leci. No a się wysiada w miejscu niesamowitym. Po latach podróżowania jestem pierwszy raz dopiero w Chorwacji. Naprawdę. Po pierwsze, no nie żałuję, bo nie ma czego żałować, ale po drugie, najważniejsze, no jest tutaj pięknie. Podobno Split jeszcze ładniejszy jest, no ale na Split już nie mam czasu. O, zobaczcie, jaki piękny kościół skąpany w porannym słońcu. Potem wam napiszę na dole, jak się nazywa, bo teraz nie chcę wyciągać mapy, bo mam jeszcze drożdżówki kupione w drugiej ręce, więc troszeczkę nie mam
trzech rąk przynajmniej. O, ale zegar chodzi dobrze, bo jest przed siódmą. No, nawet się widzę przesuwa teraz. Właśnie się przesunęło. No ładnie. Słuchaj, to było naprawdę wszystkie stoliki zajęte, muzyka głośna. A teraz cisza, spokój. No, przecież to wszystko wygląda jak z bajki. Jak takie nienaturalne. A tutaj normalnie oprócz... Oj, kotów. Oprócz kotów ludzie żyją jeszcze. No i oprócz turystów, tak, w sezonie. Ciekawe jak to jest. No pewnie tak tu właśnie jest, jak nie ma ludzi o tej... Tylko, że tak cały dzień tutaj tak może być, nie? No i może Chorwaci sobie piją kawę i napoje alkoholizowane. No, trochę inaczej to wygląda w dzień, ale jest też przyjemnie. Warto podróżować tam. No, gdzie się nie spojrzysz, no to po prostu bajka. Bajka. Słuchaj, to jedna z główniejszych dróżek. O, tutaj jeszcze widziałem lody. Są zamknięte jeszcze akurat. To tutaj było tyle ludzi wczoraj, że no, ciężko było przejść. A teraz na spokojnie idę po tych wyślizganych, kamiennych posadzkach. Tak, dobrze mówię? Posadzka, czyli podłoga. Cudownie. Cudownie jest rano wstać i wyjść na miasto, kiedy nie ma nikogo. A już za godzinkę mam autobus na lotnisko. Więc znowu będzie inny świat. O, no, po prostu każda uliczka. O, wczoraj tutaj kupiłem, tutaj w Tisaku, to się nazywa Tisak, kupiłem wodę za 9,90 kun, nie? To jest takie 6,500 zł, nie? 6 zł. O, i wychodzę do mariny, tak. I to już jest, nie? Dosłownie na ile? 200-300 metrów to jest przejścia. Naprawdę małe jest centrum Trogiru, no ale to jest bardzo dobrze. O, i to już jest słońce, już jest 26-27 stopni. I tak można żyć. O, jeszcze tylko jedną rzecz wam pokażę. Koty. Też jest tutaj dużo kotów w centrum miasta. A to jest sztuczne. To zielone to jest sztuczna trawa przy tych właśnie palemkach. No i dwa kotki sobie siedzą i czekają na jedzonko. No fajnie, ja tak sobie idę na dworcu autobusowym i tak sobie oglądam wodę. No bo co, no, co tu robić? Chcielibyście taki dworzec mieć autobusowy? No, zaraz będzie peron 8 na lotnisko. Około 10 minut jedzie pociąg. Znaczy autobus, bo nie, to nie jest pociąg oczywiście. To jest piękny autobus.